Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego nie będą z nami odtąd przez wieki wieków. Amen. Pragnę przywitać w ten mroźny poniedziałkowy poranek 25 stycznia 2021 roku słowami zaczerpniętymi z pierwszego listu Piotra z 5 rozdziału. Ukuście się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie, werset, który przed chwilą usłyszeliśmy, jest częścią większej perykopy, która w naszych Bibliach zatytułowana jest Ogólne napomnienia. Jednak kiedy wczytamy się w te słowa, od razu mamy wrażenie, że nie chodzi tu o coś błahego. Końcówka pierwszego listu Piotra, jego 5 rozdział, mieści w sobie napomnienia dla starszych zborów, dla ludzi odpowiedzialnych w Kościele, pełniących różne funkcje, ale także i dla młodszych członków Kościoła. Następnie Piotr przechodzi do tych napomnień ogólnych, adresowanych do nas wszystkich. Mówi o naszych zmaganiach się ze złym. I zaczyna od słów o ukorzeniu się. Nie jest łatwo się ukorzyć. Za bardzo dzisiaj nam to wszystko kojarzy się chyba z poniżeniem, z byciem uległym, kimś mało ważnym. Skąd zatem taki początek? Ze słów Piotra wynika myśl, że nawet w społeczności Kościoła Świętego musimy zachowywać czujność. I to przede wszystkim zaczynając od siebie. Nawet jeśli wszystko u nas gra, to nasza duma jest niczym otwarte drzwi do tego, by weszło zło i niepokój. Duma jest czymś, co bardzo prosto może nakierować nasze myślenie i nasze działanie na niewłaściwy kierunek. Możemy czuć się bardzo wierzący, czuć się zaopiekowani przez Boga, pokorni, czuć się Jego współpracownikami. Tylko że trwałość takiej konstrukcji jest tylko pozorna, bo wystarczy chwila i już czujemy się kimś zbyt wyjątkowym, kimś lepszym, bo tak ładnie z Panem Bogiem współpracujemy. Ukorzenie się jest czymś, o co powinniśmy nieustannie prosić Boga, gdyż jest to dar, można powiedzieć, rzadki. Ciężko nam jest zauważać dumę, od której już tylko dzieli nas krok od pychy. A już w starożytności wiedziano, czym się to kończy. Salomon w swoich przypowieściach zamieścił słowa: pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. To, co istotnego w dzisiejszych słowach, to to, że nie chodzi tu o jakieś ukorzenie się, ale by zrobić to pod potężną rękę Boga. Istotne jest zatem zachowanie właściwej perspektywy. Wszystko to, co mamy, mamy z Jego ręki. On nas stworzył, nas wybrał. Bez Niego byśmy byli w tym świecie, no właśnie kim? Maleńkim pyłkiem na ogromnej planecie, która jest maleńkim pyłkiem w galaktyce, a która to galaktyka jest malutką cząstką całego Wszechświata. A w dodatku to wszystko jest w ręku Boga. I chyba o taką perspektywę też tutaj dzisiaj nam chodzi. O to, by względem niej zachować pokorę, by widzieć, kim jest Bóg. Taka perspektywa jednak wystawia nas wszystkich na próbę. No właśnie, bo czy chcemy widzieć siebie jako jakichś słabszych? Czy chcemy nic nie znaczyć? Czy nie czujemy, żebyśmy dali sobie radę ze wszystkim sami? I na tych wątpliwościach u ich progu już czeka grzech. Piotr pisze: przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Pisze w dalszej części. Ale kiedy już wydaje nam się, że pozostajemy w tym wszystkim sami,
w tym zmaganiu się ze złem przez jakiś ogromnie długi czas i nie widać jest perspektywy końca, apostoł dodaje jeszcze drugą część 6 wersetu, aby was wywyższył czasu swego. To właśnie ukorzenie się przed Bogiem, pokora przed Jego majestatem, pozwalają nam powiedzieć: Boże, potrzebuję Ciebie. Nie musimy sami zmagać się z przeciwnikiem, nie musimy obmyślać wielkich strategii, gdyż Bóg jest po naszej stronie. Wyciąga do nas swoją pomocną dłoń i podnosi w chwilach upadku. Ostateczne zwycięstwo jest więc w naszym zasięgu, a początkiem obieranym przez nas każdego nowego dnia życia ma być pokora przed Bogiem. Nie popełniajmy więc błędów, o których już pisał Salomon. Nie porzucajmy Boga na rzecz własnych snów o potędze. By się stało tak, jak pisze dalej Piotr, a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi was w gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen.